Zadanie. Akwarium ma kształt prostopadłościanu. Wewnątrz akwarium jego wysokość wynosi 3 dm, a podstawa ma wymiary 4 na 5 dm. Do akwarium wlano wodę do wysokości o 1 cm mniejszej niż wysokość akwarium. Sprawdź, wykonując odpowiednie obliczenia, czy bez wylewania wody można całkowicie zanurzyć w tym akwarium kulę o objętości 1/2 pi decymetrów sześciennych. Wykonajmy rysunek do zadania. Tutaj masz wymiary naszego akwarium. Od razu zamieniłem jednostki na centymetry. Widzimy, że do akwarium wlano wodę do wysokości o 1 cm mniejszej niż wysokość naszego akwarium. Zadanie zaczniemy od obliczenia objętości prostopadłościanu. Wzór ABC. Chodzi nam o ten prostopadłościan o wymiarach 50, 40 i 1. Jest to ta część pusta w naszym akwarium, więc wymnażamy 50 razy 40 razy 1, otrzymujemy 2000 cm sześciennych. Jest to ta wolna przestrzeń w naszym akwarium. Wiemy, że objętość kuli jest równa 1/2 pi decymetrów sześciennych. Chcemy tutaj obliczyć wartość liczbową, więc w miejsce pi wstawimy 3,14. I otrzymujemy 1/2 razy przybliżenie pi 3,14 decymetrów sześciennych. Otrzymujemy tutaj po wymnożeniu 1,57 decymetrów sześciennych. Ale widzimy, że są różne jednostki, więc objętość kuli zapiszmy w centymetrach sześciennych. Początek, czyli naszą liczbę przepisujemy, a decymetr sześcienny rozpisuję jako dm, dm razy dm. I w każdym decymetrze mieści się 10 cm. Możemy tutaj na górze zapisać. Każdy decymetr to 10 cm. Więc objętość kuli równa się, i zauważ, należy wymnożyć daną liczbę przez 10, 10, 10, czyli przez 1000. Dlatego w tej liczbie przecinek się przesunie o 3 miejsca w prawą stronę i otrzymujemy 1, 2 i 3 miejsca w prawą stronę centymetrów sześciennych. I teraz zauważ, tyle masz wolnego miejsca w akwarium, a to jest objętość kuli. I widzimy, że ta objętość kuli zmieści się w tej pustej przestrzeni, więc woda nie wyleje się z akwarium. Zapiszmy odpowiedź. Kula zmieści się w akwarium bez wylewania wody.